Dla ciebie to był pierwszy występ w wyjściowej jedenastce od momentu, kiedy jesteś w UKS-ie. Była lekka trema z tym związana? Powiem szczerze, na początku tak, lecz z momentem wyjścia na murawę totalnie się wyłączyłem i skupiałem się tylko na swojej robocie, na boisku. A kiedy dowiedziałeś się, że zagrasz od początku, czy już w ciągu tygodnia dochodziły do ciebie takie sygnały, no bo w meczu z Jastrzębiem tydzień temu nie zobaczyliśmy cię nawet przez minutę na murawie? Powiem szczerze, już w tygodniu dochodziły do mnie takie sygnały, lecz na 100% to dopiero dzisiaj na odprawie przedmeczowej dowiedziałem się, że zagram od pierwszej minuty i byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Kolejny punkcik na liście tych eukrasiackich celów został odhaczony? Tak, jak najbardziej. Twoje zadanie tym bardziej trudne, że rywalizujesz z zawodnikami dwoma, którzy są bardzo doświadczeni, obaj w radzie drużyny. Ja z Tosiem i z Maxem na pewno mamy dobry kontakt, poza boiskiem, jak i na boisku. Myślę, między nami jest zdrowa rywalizacja, także no co, ja jestem bardzo szczęśliwy, że zagrałem. Tosiu niestety lekki uraz, a Max co, musiał obserwować mnie z ławki rezerwowych. Starsi koledzy dużo rad, dużo wskazówek udzielają? Tak, bardzo mi się to podoba, powiem szczerze. Ja jestem chłopakiem, który na pewno lubi słuchać starszych kolegów, także to jest na plus. Dzisiaj za tobą para środkowych obrońców, Maciej Dąbrowski, Nacho Monsalve. Łatwiej się grało, mając za plecami też świadomość, że jest takich dwóch bardzo doświadczonych zawodników, którzy w razie czego będą w stanie naprawić ewentualne niepowodzenie? Tak. Na pewno dla mnie jako młodego zawodnika jeszcze na tak odpowiedzialnej pozycji, jaką jest numer 6, jest dwóch stoperów z takim doświadczeniem, to na pewno dużo łatwiej się gra. Ten twój debiut od pierwszych minut mógł się rozpocząć wspaniale, bo niewiele brakowało, bo twój pierwszy kontakt z piłką w zasadzie zakończył się golem dla UKS-u. Piłka spadła, postanowiłem uderzyć i niedużo brakło niestety. Potem wszyscy ze zdziwieniem widzieliśmy sytuację przy rzucie wolnym. Spodziewaliśmy się, że do piłki podejdzie Pirulo albo Antek Dominguez, a tymczasem ty ustawiłeś piłkę i zdecydowałeś się na strzał. To taka spontaniczna decyzja, czy to też jeden z wariantów, który jest ćwiczony na zajęciach? Ćwiczymy. Po treningach na pewno paru zawodników zostaje na rzuty wolne. Czasem uda się jakiegoś gola strzelić ładnego, także taka była wspólna decyzja moja, Antka i Pirulo. To świadczy o tym, że czujesz się pewnie na pierwszej ligowej murawie. Tak, zdecydowanie tak. Teraz przed UKS-em mecz z teoretycznie słabszym rywalem, Puszczą Niepołomice. Jakie to może być spotkanie? Na pewno ciężkie. Uważam, że Puszcza jest drużyną, która będzie biegać, która będzie walczyć o każdą piłkę i na pewno będzie to bardzo niewygodny rywal dla nas. Ty akurat, jeżeli chodzi o Puszczę, masz całkiem dobre wspomnienia, bo swojego jedynego dotąd gola w pierwszej lidze, jeszcze w barwach Sandecji, zdobyłeś właśnie przeciwko temu zespołowi. Będzie powtórka? Miejmy nadzieję, że tak. To jeszcze na koniec słowo do kibiców, którzy dzisiaj znowu przez całe 90 minut was gorąco dopingowali, nie szczędzili gardeł. Co byś chciał im powiedzieć przed tymi dwoma kolejnymi meczami tutaj na Stadionie Króla, bo przecież po środowym występie przeciwko Puszczy w sobotę kolejne wyzwanie przyjeżdża Stomil Olsztyn. Na pewno dziękuję im za wsparcie dzisiaj. Przybyli w licznym gronie, dopingowali nas przez całe 90 minut. I jeśli chodzi o środę i sobotę, to mam nadzieję, że w tak licznym gronie i tak głośno będą nas dopingować jak dzisiaj. Oby tak było. Gościem UKS TV był Jan Kuźma, pomocnik łódzkiego klubu sportowego, który dzisiaj zaliczył swój pierwszy występ od pierwszej minuty w zespole pierwszym